Hej, cześć, witajcie piraci w 34. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. To co się dzieje? Pali ci się coś? Spokojnie, masz pracować, nic więcej. Dobra. Płyniemy do celu misji. A gdzie on jest, to zaraz się okaże. Gdzie? Adwokat Diabła, a to dokładnie jest Słona Laguna, dobra. No to płyniemy. Sześć kafli, no to nie jest tak dużo, ale wolałbym przyspieszyć jeszcze. Tam co jest takiego? Ten jakiś fort. Tu już deszcze nas atakują, co mnie to troszeczkę irytuje. Kurde. Ale dopłyniemy tam spokojnie. Bez obaw. Nie martwcie się. Yeah. Pięknie. Powiem wam, że jest całkiem już nieźle. Jeżeli chodzi o te dzwony nurkowe, to już naprawdę jest całkiem niezła sprawa. O kurde! Ale nas teraz wyrzuci. O, chwytę. Takie fale są wysokie, że to aż strach się bać. Dobra. Walczymy z tym. O, trzeba się teraz zostawić dziobem do niebezpiecznych fal. Więc uważać, uważać. Dobra. Wracujemy, wracujemy. Dobrze. O kurde. A! Ale by nam to kawkę wywróciło. Ło. O kurde. Okropieństwo. Ciężko się pływa przy takich falach. Ale spokojnie. Do czasu, spokojnie. A to co? Szkuner. O, kolejna fala. Więc trzeba znowu uważać. No proszę, znowu fale. Dobra. Zniemy. Dobrze. O. Kurde. Ale nas wykrzywia. To ostro. Dobra. Ale dajemy mimo wszystko radę. Przy takiej pogodzie. Ale zaraz to minie. Spokojnie. Zaraz to powinno przeminąć. Kurde, ale jest naprawdę epic. Lepiej pić nie może. Naprawdę. Okej. Okay. Już tu mamy za 4000 metrów ponad cel. Troszeczkę nam to zajmie przepłynięcie w takiej pogodzie. Bardzo ciężko będzie. Ale jak będziemy po prostu wszystko robić tak jak należy, to zwyciężymy, osiągniemy cel. Po prostu będzie gites. Wow. Uważajcie. O, rozjaśnię się. No i teraz mamy jeszcze trąby powietrzne. Co tego już naprawdę brakowało. Czekaj. A ja tak strzelimy kulkami. Szczerze to chyba to nic by nie dało. Nic nie daje. Kurde, trzeba uważać na tą trąbę powietrzną. Chyba, że użyjemy takich rzeczy. O, tu jest pizdziec daleko od nas. Jakiś statek, który musiał naprawdę oberwać porządnie. Nie dziwota. Dobra, trzeba uważać na tą trąbkę. Kiedy to się zbliża do nas. O kurde. O, zniknęło. Super. Pewnie się za chwilę to pojawi, nie? Dobra. Sprawdzam, jakby to przepłynąć. Dobra, tam mamy co? Szkuner, a taki szkuner to ja mogę zniszczyć. Bo szczerze mi nie jest potrzebne. Więc to zaraz może w pizdu pójdzie ode mnie. Dobra. W sumie użyję moździerzu.
Dobra. O, to sobie może już gnić. A moździerze załatwiły sprawę. Idealnie. Dobra. Pewnie tego nie zauważył, więc ma to w dupie. Zakładam. Tak przynajmniej zakładam. Co my tam mamy? Andreas Island, punkty widokowe. Nie wiem, czy nawet tam nie będę płynął. Póki co. Póki co. Mamy misję fabularną. Jakoś mnie wciąga do tej misji, szczerze mówiąc. Bardziej niż teraz po prostu tam. A zaraz zobaczę, czy dobrze płyniemy w ogóle. Tak, w sumie dobrze płyniemy. Okej, płyniemy dalej. Zresztą i tak. Nie ma czego się bać. Dobra, jeszcze popróbujemy sobie z oddaloną kamerką. Śpiewajcie jakieś szanty, bo tak cichutko. No, pięknie. O to chodziło. Musiałem obudzić ten klimat piratów. No inaczej byłoby marnie. Zaraz tam dopłyniemy. O. O to mi chodziło. Zwolnij. Proszę bardzo. Znaleźliśmy to, o co nam chodziło. Tak, opuszczamy dzwon nurkowy, tylko po to, żebyśmy mogli poszukać skarbów. Proszę. Oh yeah. I znowu przeżyjemy epickie przygody pod wodą. O, 7 skrzyni, 2 fragmenty animacji. Dobra. Pięknie. Dobra. Płyniemy sobie. Tam mamy pierwszą skrzynkę. Kurde, już od razu rekiny? No nie gadajcie już. Dobra. Ale w dupie to mamy w sumie. Podwodny wrak. Skrzynie odzyskane. Dobrze. O kurde. Nie no, epic. Teraz to wszędzie możemy już skrzynie znaleźć. I to już nie ma znaczenia jakie. O, żeż w pizdę. Wynocha mi. Kurde. Ale mnie to zatruło porządnie. O, a! Chapnęło mnie. Patrz, ile mam już życia. Kurde, ja za chwilę mogę przecież paść, jeżeli nic z tym nie zrobię. Dobra, trochę tlenu nie zaszkodzi. No, przynajmniej trochę nam też się HP zregenerowało. Dobra, jakaś belka. Dobra, płyniemy dalej. Kurde. Dobra. Jeszcze raz tu podpłyniemy, żeby więcej tlenu nabrać. Okej, dobra. I kolejna skrzyneczka. Nie no, pozbieramy ją. Aha, źle teraz zrobiłem. A kurde, wynocha! Wynocha! Kurde, gadzie zasrany. Aż trochę krwią nachlapało się. Ciekawe, że, czemu tak Edward spokojnie daje radę z takimi rekinami bez problemu. Szczerze mówiąc, to jest hardcore, to co on robi. Kurde, to jest zatruty? Nie, jeszcze raz cię ugryzie i to będzie po tobie. Wynosz się. No, dobra, dobra. O, jest dzwon nurkowy. Bardziej takie. O, taka miniaturka dzwonu nurkowego. Dobra. Jest tu dziura.
Możemy sobie wpłynąć. Zobaczymy, pewnie to będzie jakaś skrzynia. Sobie ją pozbieramy. No, kurde, tutaj. Co ty robisz, Edward? Chciałem powiedzieć Connor. O Boże. Aż takie coś musiało nas chapnąć. Tak porządnie. O, naprawdę. Dobra. Szukamy skrzynek. Więc je znajdziemy, spokojnie. Kurde, no teraz to są przygody. To nie może być lepiej. Dobra, trzeba uważać. Płynąć nieco wolniej. Uważać na to, abyśmy nie zostali przypadkiem porządnie pogryzieni. Co się dzieje? Oh fuck. Dobra. Dzwon nurkowy, dzwon nurkowy. Ratunku. Help. Aha. No to już po nas. Chyba, że jeszcze podpłyniemy pod któryś dzwon nurkowy. Fuck. Fuck. Kurde. Jest, 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 jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobrze. Zdążyliśmy na czas. Inaczej byśmy mieli naprawdę przesolone. Dobra. No i to już padło w tej chwili. Wkurzają mnie te rekiny. Nie wiem jak was, ale mnie to chyba naprawdę już muszą bardzo wkurzać. Trzeba uważać też z tlenem. No i gdzie jest ta skrzynia? Lol. Dobra. Tak się chcecie bawić? Proszę bardzo. O, tam mamy fragment danych. Animusa. Dobra. O kurde. O kurde. Ja pieprzę. Co ty, Edward, najgorszego robisz? No ja naprawdę nie wiem. Ja bym wrócił po ten dzwon nurkowy. Bo czarno to widzę. Czarno to widzę. Jest, musimy trochę tlenu załadować. Kurde no. Ciężko, powiem wam, ciężko jest. Dobra, wracamy. Tylko po to, żebyśmy zebrali tlen. I skrzynie, rzecz jasna, bo skrzynie od tego są, żebyśmy je tu pozbierali. Bo jak nie, to mamy naprawdę problem. Kurde, musiał nas chapnąć. To nieźle. Gdzieś tą skrzynię schował. Piracie, kurde, który w ogóle nie myśli. No słyszę tą skrzynię tutaj, ale jej nie ma. Co ten człowiek musiał chyba naprawdę dziwne rzeczy robić, skoro nie wiedział jak schować te skrzynki. No wynurzaj się, co ty robisz? Pierdziele. Ty chcesz się chyba wykończyć, Edward, nie? Dobra, trochę popływamy na tych wodach. Nie ma takiego już po prostu wyjścia. Dobra, wracamy pod dzwon nurkowy, pod tlen. Nam go za chwilę zabraknie i będzie kapowo. Kurde, ale w końcu coś nowego w tym asasynie. Szczerze mówiąc, naprawdę pomęczymy się. O! I to jeszcze jest takie jakby, nie wiem, przyspieszenie. Czyli te belki nam służą jako teraz przyspieszenie. Wow. Że jest total epic. Palancie na srańcu. Dobra. No idzie ta skrzynia.
wal się! Strona Shimio. No i zabrała mi trochę HP. Bo nie powiem, że nie. Kutwa mi zabrała. Gdzie ta skrzynia? Tutaj jest. Następny raz sobie włączam wzrok orła. Żebym mógł lepiej widzieć. Aha, teraz nie włączę. A to niby z jakiej racji? Kurde, potlen! A, Edward, widzisz, dostajesz takiego kopa teraz. Dobra. Jest, wróciliśmy po nasz tlen. A czemu mamy tu tylko... Aha, bo zdjęliśmy z siebie pancerz. Dlatego mamy tylko 4... te... HP. 4 te paski życia. Kurde. To jest posrane. Ach. Te rekiny będą nas w nieskończoność denerwować. A no nie poradzę na to, że tak jest. Z tymi naszymi rekinami, które nas już po prostu doprowadzają powoli do szału. To co on zrobił? To mamy te kolce, które nas ranią. Znowu się wrócę pod tlen, bo jakby mi go znowu zabrakło. Nie wiem, jak mam do cholery się dostać po tą skrzynię. Naprawdę dziwnie, dziwnie. Dobra. Ja jeszcze się przepłynę po inne skrzynie. Bo czas na tym tylko zmarnuję. Szczerze już mi obojętne, co mi zrobi ten rekin. Bylebym zebrał te skrzynie. Dobra. Jest już dobrze. Spokojnie, Edward. Zauważył nas. Widzicie? Jaki to skubany. Ach, kapnął. Kapnął nas. Dobra. Gdzieś tu jest skrzynia. No i gdzie jest? Jest tutaj. No chociaż jedna nam się jeszcze udało. No tak nie wiem co z tą resztą. Jakieś ulepszenia w kajucie, dobra. Pięknie. Na odlot, po prostu odlot. Nie. Kurde. Epicko. Dobra. Teraz jeszcze tylko podzwon nurkowy. Spokojnie, spokojnie. Dobra, czyli to jest jednorazowy użytek. Dobra. A! Wynocha mi stąd, już, won. Ja. No i nas chapnęło znowu. Dobra, mamy jeszcze parę skrzynek. Kurde, ale jak mam zebrać te pozostałe dwie skrzynie, skoro kurde są bardzo dobrze skryte, ciężko będzie je zebrać. A nie no, sprytne, sprytne. Dobra, uważać trzeba. Aha, nie udało mu się. A był już blisko. Kurde. Ach. A to tutaj ta skrzynia jest. Fuck. Szybko, szybko, szybko. Kurde. Mamy teraz przestranę. Mamy super mega mało tlenu. A jeszcze możemy zginąć.
A tego naprawdę już brakowało. Ja bym miał... O kurde. Nie wyjdziemy z tego cało. Dobra, coś czuję, że naprawdę będziemy mieli przerąbane. Fuck, Edwardowi już tlenu brakuje. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Szybko po tlen. Szybko po tlen. Fuck. Nie wierzę, że zginiemy. No zajebiście. No to się nam teraz Edward super utopił. No. Ale przecież zabraliśmy wszystko, co nam trzeba, więc w sumie obojętne mi już to było, że się zatopił nasz drogi Edward na śmierć. Ach, ten bidulek. W sumie to już nie ma co zbierać. Zdążyłem wszystko zebrać, mimo tego, że zginąłem. Tak, wracamy na statek. No, trochę było. Trochę było tych przygód, powiem wam szczerze. Mnie się to nawet podobało, mega. Dobra. Płyniemy teraz do celu misji. Kurde, trochę tak było dziwnie spędzić 10 minut pod wodą, czy nawet 15, bo to nie wiem, ile dokładnie to było, ale naprawdę, ogólnie fajnie. Musiałem się napić, oczywiście, bo mi zasło w gardle. No. Co my tu mamy? Wyspa kotów. Aha. Zachwycające. Wow, uważać, uważać. Kurde, żeśmy prawie walnęli w coś. Ale uważamy jeszcze, na szczęście. Mamy oczy. Mamy nasze ślepia. Ale nie, bardzo fajnie było spędzić czas pod wodą. Tylko szkoda, że nasz Edward nie zdążył i się zatopił. Ale najważniejsze, że zebrał tę skrzynię. I to się liczy. Przynajmniej to się liczy. No bo inaczej, wiecie, nie dałby rady. O, jesteśmy już blisko. Zbierzemy sobie jeszcze fragment danych Animusa. I podpłyniemy tam. Kurde, nie, to było epickie. A, no Edward! Kurde, co ty robisz, Wajzo? Oj. Nieładnie tak, nieładnie. Jep, dobra. Zbierzemy sobie to, co nam trzeba. Chyba lepsze jest jednak zbieranie na ziemi fragmentów i skrzyni niż takie po prostu pod wodą. Ale to jest jakaś nowość, więc coś przeżyliśmy nowego, czego jeszcze w ogóle nie było w Assassin's Creed'zie. Więc to jest naprawdę wielkie gratki za taki pomysł Ubisoft. No otwieraj. Ja proszę, co on robi? No, już, co mi tu gwizdasz? Nie jest czas na gwizdanie, jakbyś chciał wiedzieć, Edward. Dobra, wskakujemy do wody. Kurczę, ale naprawdę, ten odcinek jest naprawdę pro. I poprzedni również, ogólnie wszystkie. Cała gra naprawdę przeszła mega dużą transformację. Dobra, dzięki za miejscówę. No, płyniemy tam, gdzie trzeba. Jakiś szkuner. Tego Benjamina pewnie, no. Naszego sojusznika. Snapper jakiś, kurde. Nie wiadomo co w ogóle. Okej, dobra. Jak to muszę ulepszyć? Co ty pieprzysz? Jaką kawkę ulepszyć przed rozpoczęciem misji? Co oni pieprzą za głupoty? A, nieważne. No właśnie.
Other way round. It were Blackbeard who struck first. Open fire on a British man of war, the pillock. What in God's name for? Still searching for medicines. But he's gone barmy if you ask me. Huh? I'll bring him home. Leave him, man. He's heaped this trouble on himself. Jasne, jasne. Oj tam, oj tam. Dobra. Odrzutka i zemsta królowej Anny. Robi się grubo. Dobra, a my ich zostawiamy oczywiście w takiej biedzie. Co to mamy? Fregata, dobra. Dobra, odszukujemy. Przecież już mam tak ulepszoną kawkę, więc nie wiem o co wam jeszcze kaman. Więc nie widzę sensu, żeby jeszcze bardziej ulepszać. Chwileczkę. Zanim sobie popłyniemy w ogóle do tej kawki, to jeszcze sprawdzimy tą miejscówę. Bo ją tutaj widzę aż. Dobrze, spokojnie. Tutaj zostaniemy, pozbieramy sobie pierdoły i ukończymy odcinek 33. No, tu mamy gdzieś fragment. Ja myślałem, że jest wsiadą kurde, ale bym miał z tego bekę. Dobra, tutaj. Fajnie, że ja rozmawiam z naszym piratem, który jest oddalony ode mnie jakieś, nie wiem, 100 metrów. Fajnie. Dobra, ciszej tam. Zobaczymy. Zobaczymy, czy mówisz w ogóle prawdę. Czy się w ogóle zgadzają te słowa, które wypowiadasz i czy będą one miały sens w ogóle. Jakieś tu jeszcze rzeczy mogę znaleźć. Jeleń. O, jak mi miło. Dobra, wracamy do kawki. No to nie ma sensu już siedzieć. Żeśmy tylko na chwilę tu przyszli. Dobra, wracamy na statek. Jep, dobra. Okej, wczytuję się. Pięknie. A trzeba tawernę odblokować, nie? Jeśli da radę w ogóle, to możemy otworzyć, ale nie. Tutaj tylko trzeba było zabrać to, co trzeba. Płyniemy sobie teraz do zemsty królowej Anny. Tak już to powiedziałem przed chwilą. Zdążymy tam chyba dopłynąć i skończyć odcinek. Dobra, może coś uratowaliśmy, może nie. O! Jako cel dodatkowy mam uratować 5 rozbitków. Dobrze. Nie ma sprawy. Nawet dobrze się składa. Kurde, tutaj uważać. Bo fregata patrzy. Tak, fregata? Tak, fregata. Skubana. Dobra. Jak to nie wpłyniemy tam? Kurde. To żeśmy sobie teraz naważyli piwka. Odlot. Dobra, zakręcamy, zakręcamy. Tyle ile się da. Teraz tam musimy jeszcze dopłynąć, więc wiecie, to jest podwójna akcja. A tam mam naszą fregatę. O, kolejny rozbitek, którego uratujemy. Banalny ten cel opcjonalny. Tutaj nie ma co takiego, wiecie, wysilającego robić. Tylko po prostu mamy uratować. Tak dla beki, po to, żeby poprawić sobie synchronizację. Kurde, zaraz to zaatakuje. Zaatakuje teraz. No już nas wykryło. A, niech sobie mnie atakują.
mam ich głęboko w poważeniu. Dalej, bardzo ich wykrzykiwało. Dobra, spokojnie, spokojnie. Czekaj, ja bym uratował jeszcze tego rozbitka. Jeśli da radę w ogóle. Przy takim wietrze. Skubany. Patrz, atakują jeszcze. Patrzcie, jaką mają, kurde, zasięg. Skubane. Gówno nam zrobili w sumie. Więc nie ma się tu czego obawiać. Dobra. Jeszcze to jest rozbitek. Dobra. Tak. Angielski atak. O, tu jest rozbitek, którego sobie weźmiemy. Musieliśmy się o coś rozbić. Bo coś czułem, że tak się to stanie. Dobra, atakujcie sobie mnie. Wielkie rzeczy. Dobra, cel wykonany. Więc nie ma sprawy, teraz odszukujemy zemstę królowej Anny. HMSO. Dobra, szukamy. Chociaż nie wiem, czy tak szybko od razu znajdziemy tego, czego szukamy. Speed fast. Devastation. Dobra. Kolejne statki. Musimy uważać, aby będziemy mieli przeklapane. O kurde. Patrz. A jakiś jeszcze jest cel? Nie, dobra, wykonaliśmy to, co ci było trzeba w sumie. Dobra, ale no kurczę, mamy problem. Bo dalej nie znaleźliśmy tego, czego szukamy. Więc mamy prawdziwy problem. Dobra. Spoko. Ale nam dużo zrobili. HMS Dolls. Czyli też nie ten statek. To który? Jeśli mogę wiedzieć. Jest zemsta królowej Anny. Dobrze. Dotrzyj do Czarnobrodego. Aha, dobra. Dobrze. Aj! Tak to nie mogę puścić koła w czasie konfliktu. No fajnie, no. A, no jeszcze nas atakują, no to w ogóle zarąbiście. W ogóle zarąbiście, że nas atakują. Od tego zacznijmy. Kurde. Musieli jeszcze nas zaatakować. Jeb. Dobra. No co ty, Edward, robisz? Ja pieprzę. Patrz co, żeś zrobił ze swoim statkiem. Jesteś naprawdę genialny. O, jeszcze tamci nas atakują. No, super. Zniszczymy ich spokojnie. Mamy przewagę. Poszło. Dobra. Potem się zajmiemy, wiecie, abordowaniem tych statków. Kurde, uważać na następne. Widziałem, że tak będzie. Po prostu wyczuwałem to. Tam kolejna. To był bryg. Myślałem, że fregata, ale wiecie, to też nie było najlepsze. No, super Edward. Oby tak dalej, dbaj o ten statek. A, naprawdę... Będziesz naprawdę boski.
kurde, patrz co żeś zrobił ze swoją kaweczką kochaną. Jeb. Dobra. Jest. Broń czarnobrodego. Już się bierzemy. Dobra, walczymy tu z nimi. Dobrze, wszystkich tu wyniszczyć, proszę. Yeah. Teraz to sama walka jest. Dobra. Przeładuj sobie, spokojnie. Jeb. Dobra, padło. W końcu jakaś epicka walka się tu dzieje. O to nam chodziło. O, pięknie. Gdzie ten czarnobrody biegnie znowu? What the hell? Ohoho! Ale nas odrzuciło. Okej, okay, wchodzimy na pokład liniowca. Jak miło. Dobra. Ło. Będziemy sterować liniowcem. Nie wierzę. A niech nie. Ło. Teraz to przeżyjemy. Takie emocje. A co z naszą kawką? A bez jaj. Płyniemy najprawdziwszym liniowcem. Super. Teraz przeżyjemy coś takiego, że to już po prostu masakra. A, zabij strażników oszołomionych bombami dymni. No super, znowu czegoś nie wykonałem. Powalałem się na normalnej bitce. Dobra, przyspieszamy. Okej, okay, dobra. A, to coś nie ma tych. No super. Dobrze, płynie do niego, już. Spokojnie. A, czyli taran, nie? Dobra, o kurde. Wow. Kurde, ale to dostało ładnie. Takiego kopa to ma. Wow. O kurde. Oczywiście to ma taką moc. Nie, no super. Już mi się ten liniowiec podoba. Fajnie, że tam ten zbombardowany. Dobra. Jeszcze raz tak walnąć. Jeb, kurde. Dobrze. Czyli teraz musimy zrobić to, co trzeba. O, pewnie, pewnie. Ciszę. O, dobra, staranujemy. Już, spokojnie. Spokojniutko. Zrobimy co w twojej mocy i naszej, żeby ich zniszczyć. O kurde, jak teraz piszę. Wow. Pięknie. Tak, do piekła z nimi. Dobrze, spokojnie. Nie martw się, Kenway. Dobrze. Jakieś nowe cele opcjonalne? Nic, dobra. Dobra. Przeładuj sobie spokojnie. Kurde, ale ścinki są. A tu się nie ma czego martwić. Dawaj trzy bombki.
Kurde. Macie tu jeszcze jedną bombę. Dobrze. Jeb, udało się. Zrobiliśmy cel kolejny. I przy okazji mamy tego kapitana. I'm not a man accustomed to murder, Captain. No właśnie. If you're taking quarter, you'd not be sleeping now. Suck a muzzle, gobshite. Oh, Kichi. You'll be hanged and sun-dried, just as them there were in Boston. The king's called for a pardon. No, zdychaj, Captain, bało. We've searched the hold. It's a middle intake. But the medicine we found bears a Charlestown stamp. Charlestown. Dobra. Thank you, Mr. Hans. Mm. Czyli co teraz? Supply Nassau out here by force and accident alone. We should go to Charlestown for the lot. Aha, to dobrze. Are we victorious? Nie, przegraliśmy. I fear I am not built for the fatigue and care required to live as a man of fortune. Wynocha. Meet me in Charlestown. One month from today. Aha, dobra. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 30. Czekajcie, 4 już, tak, odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja już oceniłem oczywiście misję. Okej. I zobaczymy, co się stanie. Wrócimy pewnie do naszej kawki. A nie, jesteśmy... Tak, w naszej kawce, dobra. Trzymajcie się, na razie, cześć, yo, do następnych odcinków. Arr!